Któż jak Bóg? Szczęść Boże. Jest ze mną ksiądz Krzysztof. Chcemy rozpocząć nowy cykl, który będzie komentował książki znajdujące się na rynku wydawniczym w Polsce. Dzisiaj przyniosłem książkę Demon Południa. Jest to książka, która nie jest książką łatwą. Można powiedzieć, że jest to właściwie podręcznik do życia duchowego. Demon Południa, czyli Acedia. Mowa w niej między innymi o tym, że człowiek przeżywa trudności w ciągu swojego życia duchowego i że te trudności nie dotyczą tylko modlitwy, ale mogą też dotyczyć na przykład powołania do świętości. Jak ty czytałeś tę książkę? Ona ci się podobała? Jak ty to widzisz? Jak to z tą Acedią w ogóle jest? Dobrze, że nie nazwałaś mnie demonem z południa Polski. Z Podkarpacia. Demon z Podkarpacia. No dobrze. Tak, więc ja odbieram, odkrywam nowy błąd może, który gdzieś tam w powołaniu może się pojawić, bo to jest książka dla księży, myślę, w sposób taki priorytetowy, że wydaje mi się, że powinniśmy ją przeczytać jako księża i poszukać tam takiej odpowiedzi, czy czasem nie dotyczy mnie już ten demon południa, czy gdzieś mnie tam nie dotknął. Bo autor też stawia taką tezę, że właściwie nie ma człowieka, który nie doświadczałby w życiu acedii. Może powiedzmy, czym jest ta acedia? Dlaczego demon południa w ogóle? Skąd, czy rzeczywiście to jest rejon geograficzny, czy o co chodzi z tym demonem południa? Właśnie chodzi o południe, to znaczy o godzinę. W której przychodzi na człowieka zmęczenie, pewnego rodzaju podsumowanie, przemyślenie tego wszystkiego, co do tej pory przeżył, uczynił i się zmęczył wreszcie i chciał odpocząć pod tym drzewkiem, gdzie robak podgryzł. No tak, Jonasz, mamy Jonasza. Jaka była historia Jonasza? O co, jak my możemy to czytać też w kontekście Acedii, bo to myślę jest ciekawy wątek. Właśnie. Chciałbyś o tym powiedzieć, ale nie wiesz, jak zacząć. Dokładnie tak. Jest cała historia o Niniwie, tak? Że Jonasz poszedł do Niniwy, nawracał i nawrócił właśnie Niniwę. Właśnie, sięgnijmy o porównanie do Niniwy, do sytuacji Jonasza, w której to później doczytujemy się, że Pan Bóg tam zrzucił robaczkę, który podgryzł korzeń drzewka, które uschło właśnie w południe, kiedy Jonasz był zmęczony i chciał sobie na chwilę odpocząć. I właśnie wtedy wszystko się zaczyna walić, psuć. Tak, ma pretensje nawet również do Pana Boga. Bo autor w ogóle wychodzi od ojców Kościoła, ojców pustyni i określa acedię jako brak troski, czyli także troski o własne zbawienie. To zmęczenie, o którym ty mówisz, ono może przybierać też inną formę. To znaczy niekoniecznie jakiegoś lenistwa duchowego, osłabienia duchowego, ale autor mówi, że ono się przejawia także w takiej nadaktywności. To znaczy człowiek wychodzi z siebie, bo jest mu ciężko przebywać na przykład w życiu modlitwy i zaczyna działalność na zewnątrz. Myślę, że jest to pewnego rodzaju siłą odśrodkową. Tak jak siły fizyczne działają na zewnątrz, zaczynamy coś, zawiążemy kamień u końca sznurka i zaczynamy nim kręcić, wirować, no to siłą odśrodkową on jest cały czas na zewnątrz. Jeżeli byśmy wprowadzili to w mocne obracanie, to pęknie sznurek, aż. Jeżeli nam sznurek duchowości pęknie, jeżeli ta relacja nam pęknie z Panem Bogiem, no to w tym momencie nie mamy Pana Boga przy sobie, mamy to wszystko, co nas trzyma tu i teraz, to znaczy w czym się obracamy 24 na dobę, czyli ten świat, to co nas cieszy dzisiaj. Bo jest to sytuacja, w której ktoś na przykład podejmuje dzieło ewangelizacji. I tylko ewangelizacji. I tylko ewangelizacji, bez wewnętrznego, że tak powiem, umocowania też w swoim życiu duchowym. To znaczy wykonuje ewangelizację jako formę pewnej pracy zewnętrznej, która nie ma przełożenia na to, co w środku. Znaczy, można sobie wyobrazić taką sytuację, w której ktoś porzucił modlitwę, być może nawet jest człowiekiem niewierzącym czy wątłej wiary, a jednak sama ewangelizacja jako chęć nawracania innych jest jego pasją. Znaczy, może czerpać na przykład z tego korzyści. I autor przed tym przestrzega, mówi, że to jest droga donikąd, że to jest antyświadectwo, że prędzej czy później ludzie też zaczynają się orientować, że nie ma tam głębi.
Czytałem tę książkę też w takim odniesieniu do pewnego innego wątka, innej książki, zatytułowanej Tyson. O tym Maku Tysonie, który kiedyś zunifikował tytuł i nie było lepszego boksera wcześniej przed nim, bo potrafił w krótkim czasie mieć 2 złote pasy. Do dzisiaj w tak krótkim czasie nikt tego nie dokonał. I do czego się chcę odnieść konkretnie? Jest taki moment, w którym spikerka telewizji po wygranej pasa złotego zadaje mu pytanie, czy on się w ogóle kogokolwiek boi. A on mówi, tak, boję się ludzi szczęśliwych. I zaczyna to opisywać konkretnie. Wchodzę na ring. I zawsze czuję się poddenerwowany, bo nie wiem, z kim się tam spotkam. Spotykam się na początku z człowiekiem, któremu patrzę głęboko w oczy. Jak dostrzegam w jego oczach radość, pewność siebie, euforię, to wiem, że on 2 razy wygrał. I wiem, że jego oczy się śmieją, a skoro się śmieją, to znaczy, że przykłada się do swojej roboty i jest niebezpieczny. Życzyłbym dzisiaj młodym ludziom, żeby byli niebezpieczni, ale w tym kontekście, żeby byli, bo każdy szczęśliwy jest niebezpieczny. Niebezpieczny dla złego, dla demona południa. Bo to jest też jedno z lekarstw. Zresztą autor podaje tutaj kilka lekarstw na acedię, na lenistwo duchowe i szczęście, czyli radość życia też jest ważne. Tak, dobrze, ale jeszcze wyląduję tutaj, bo tak. Dlatego, że jeszcze jedno spotkanie później miał, które dotyczy jego przegranej, pierwszej wielkiej przegranej. Traci wszystko, wszystko się zaczyna walić. A on powiedział, że jest w stanie w ciągu 3 miesięcy zdobyć tę samą formę, wrócić do niej, ale stracił jedno, stracił pasję, radość z tego, co czyni. I to zaczęło jakby... Było robaczkiem. Było robaczkiem, tak, w jego życiu. I o tym opisuje książka bardziej niż ten film. I jeszcze jeden jest wątek, który tutaj odnoszę do tej książki, który mi się jakoś tam pasuje. Mianowicie na jego... Na nagrobku Gasa, jego trenera, który jakby zobaczył w nim tę pasję, tę iskrę, kazał sobie wpisać na macewie, na tej tablicy. Na początku ja to sparafrazuję, bo już do ściągi nie będę sięgał, bo czasu nie mamy, tak. Ale jest tam mniej więcej, sprawdźcie, wpisane coś takiego. Na początku dostrzegłem iskrę, udało mi się ją rozniecić. Pojawił się płomień, lecz wymknął mi się spod kontroli i stał się pożogą. I tutaj czytam to do pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, o którym mówi książka Demona Południa. Mianowicie, że to, co jest błogosławieństwem, może jednocześnie w jednym momencie stać się przekleństwem. Rozumiem. Księże Krzysztofie, na koniec. Polecamy tę książkę i komu? Polecamy jak najbardziej, nie tylko księżom. Polecamy każdemu człowiekowi, który chce pogłębić swoją drogę powołania, drogę życiową. Tak, i myślę, że to jest książka dla tych wszystkich, którym jest ciężko w życiu duchowym, którzy zmagają się z trudnościami, stracili nadzieję i wydaje się, że no nie może być dobrze. Dzięki wielkie za ten komentarz. Dzięki, i zapraszamy na kolejne odcinki. Będziemy polecać wam kolejne książki. Zostańcie z Bogiem, któż jak Bóg. Z Panem Bogiem.